No właśnie tak samo jak zawsze. Dorośli się bawią się na tych falach gimnastycznych, a my, żeby mieć co robić w poniedziałek, musimy te krzesła ustawiać. No hello! O! Cześć, Macie! Trzeba! Ty też nosiłeś krzesło? Chyba ty. Ja tak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę. Zaczniemy dzisiejsze zajęcia. Jak ja się cieszę na to, co tam czekałem. O, naprawdę 2 tygodnie. Tak? A tym bardziej, że 2 tygodnie cię w szkole Maciuś nie było. O, pani profesor, widzę na głowie nowa ovulacja. Dziękuję. Z pierwszego toczenia. Dobrze, zaczynamy nasze zajęcie, sprawdźmy obecność. Pani profesor, ja bym chciał tam tego... Najpierw lista obecności, później przejdziemy do tematu zajęć. Proszę bardzo. Dawid Lesik? Jestem tutaj, pani profesor. Widzę cię, Dawidku. Dalej. Purgan? Nie zdał egzaminu. Jak to nie zdał egzaminu? No nie zdał, bo wyłożył się. Ja wiedziałam. On się nadaje tylko do kopania rowów. Dobrze, idźmy dalej. Pniak? Pniak Ptaniak pani do ciebie mówi, no. Uda mi się. To jak chodź. Pniaki Buszo! I przestań się tak bezczelnie śmiać do pani. Pniak, nie można było uczynić jak reszta twoich kolegów? Pani profesor. Ale on tutaj nie ma kolegów. Jakoś mnie to nie dziwi. No mnie też nie. Blist, coś ci wypadło. Pan gunka mi pan zapachował. A ty też masz gunkę zapachową? Miałem, ale w nocy stary. Co, pewnie całą noc ćwiczyłeś pismo techniczne? Tak, całą noc cyrkiem bawiłeś. Znam ten ból. Chłopcy, wystarczy. Kolewski? Pani profesor, bo Ola Gotala uciekła. Jak to uciekła? No pobiegła do domu pochwalić, no i co? Że dostała wszystkie soliki. I na tym zakończyła swoją edukację. Ale babcia jest zadowolona. Wieczorem w sekretariacie zdążyła podanie zostawić. Tak? A w jakiej sprawie? Żeby z dentr obowiązkowych dziady wycofać. Bo to obciach mówić o nich w gościach. Dobrze, cieszy mnie to. Więc zaczynamy mieć zajęcia lekcji. Panie profesor, bo ja chciałem tylko donieść, że Maciek nie wie, jakie jest dzisiaj święto. Maciuś, dzisiaj jest najważniejsze święto dla naszego kraju. No Walentyni. Dzień Niepodległości. A, to ja widziałem taki film Dzień Niepodległości. Ale nie wiedziałem, co naprawdę wydarzyło. Panie profesor, a jak doszło do tego Dnia Niepodległości? No normalnie, taki meteor, taki wciela. Jaki meteor? Bo ty to co będzie się moczył. No i wycisnął gąbkę. Maciusiu, tyle razy ci mówiłam. No tyle razy ci mówiłam, żebyś go nie straszył. A ty na Dawidku, ciesz się, że ci lepiej pracują. Panie profesor, bo ja chciałbym tylko zauważyć, że w dzienniku mamy już oceny tak. Za monolog ustny, za kartkówkę z epok literackich. A może zrobimy dyktando pis? Czuję Dawidku karierę w przyszłości, ale to dobry pomysł. Dobrze, wyciągamy karteczki, będzie dykanu. Moment, kartkę tylko wyjmę. Proszę, nie mamy całego... Moment! No dobrze. Podpisujemy karteczki. Ty Maciuś, nie musisz. Możesz w zasadzie są sobie razem wystawić. Już gotowi? Dobrze, zaczynamy. Z lekka nieruchamy. Z tego? Z lekka nieruchamy drwa. Oj, chcę to podobać. Dyktango. Jedziemy się bała się przydała. Niósł do domu trwa do rżnięcia. To tak jak ja. Do rżnięcia. Ja już można dam. Ja jeszcze. O, czyli nam mądro idzie, tak? Gdy nagle zobaczył przemoczoną jagienkę. Czyli na mokro idzie. Która trzepała prania. Kobieta trzepała? Trzepała pranie nad rzeką.
jeszcze po jakie czy? To przecież ja ci nie podpowiem. Kurde, pierwszy tango. Skąd pani wzięła? Takie fajne. Dobrze, Maciuś, wystarczy. Składamy karteczki na biurko i dziękuję bardzo za bardzo napisane dyktando. Proszę przeczytać papeta i kameta Szekspira. Do widzenia. Pani profesor, pani profesor, chciałabym tylko dodać, że Maciuś śpi z mamą. Bartka.